Cześć, nazywam się Paulina Olszewska. Witaj we wspaniałym świecie kobiet, świecie mojej pracy i pasji. Jeśli interesują Cię tematy związane z branżą beauty, stylizacją rzęs, psychologią i komunikacją, to jesteś w idealnym miejscu. Serdecznie zapraszam do mojego podcastu Psychologia Piękna. Miałaś może taką sytuację, odwiedzając salon urody, z listką rzęs, kosmetyczkę czy fryzjerkę, w której usługa wykonywana była bardzo dobrze, byłaś bardzo zadowolona z efektu, ale mimo to czułaś, że coś było nie tak, czułaś pewien dyskomfort i trudne do zdefiniowania emocje. I mimo tego zadowolającego efektu, niekoniecznie chciałaś umówić się na kolejną wizytę. A może. Sama jesteś stylistką lub prowadzisz salon urody i choć jesteś przekonana, że świetnie wykonujesz zabiegi, to klientki niestety nie chcą do Ciebie wracać. No właśnie. Czy my kobiety przychodzimy do takiego salonu tylko po sam efekt, czy oczekujemy czegoś więcej? Jak duże znaczenie ma sposób wykonywania zabiegu i komunikacja? W co gra nasz mózg? Ten temat rozwinę troszkę później. Witam bardzo serdecznie w moim pierwszym podcaście. W związku z tym, że jest to pierwszy odcinek, może na wstępie opowiem krótko o sobie. Nazywam się Paulina Orszewska. Od wielu lat pasjonuję się psychologią i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę mogła pochwalić się tytułem zawodowym psychologa. Między innymi zajmuję się psychologicznymi aspektami komunikacji nie tylko z klientem, ale również z samym sobą. Zajmuję się także customer experience. Tworzyłam projekty dotyczące obsługi klienta, niejednokrotnie prowadziłam także konsultacje dla salonów urody, gdzie główną tematyką było tworzenie pozytywnych doświadczeń klientów w branży beauty. I właśnie ta dziedzina psychologii i komunikacji pasjonuje mnie od wielu lat i wciąż nieustannie staram się ją zgłębiać. Na co dzień od wielu lat sama prowadzę taki salon specjalizujący się w stylizacji rzęs. Dodatkowo intensywnie szkolę w tym zakresie. No i to właśnie te, te wszystkie obowiązki troszeczkę mnie wstrzymały z realizacją podcastu, bo tak naprawdę jego pomysł narodził się już w zeszłym roku. Więc miałem mnóstwo pracy z klientkami w salonie, bardzo dużo szkoleń, do tego konsultacje poszkoleniowe sprawiły, że no niestety musiałam trochę zwolnić z realizacją tego projektu. Ograniczyłam się więc do tworzenia treści dla moich kursantek jednak dostaję coraz więcej wiadomości od szerszego grona odbiorców co oczywiście jeszcze bardziej zmotywowało mnie do rozpoczęcia nagrań a tak odnośnie samej pracy to zanim w ogóle otworzyłam swój salon przez kilka lat pracowałam w jednej z państwowych instytucji gdzie między innymi zajmowałam się obsługą klienta mogłem więc powiedzieć, że komunikacją z klientem zajmuję się od początku swojej zawodowej kariery stylizacja rzęs natomiast przez jej specyfikę Pokochałam za to, że daje ona możliwość budowania niezwykłych relacji z klientkami. Cudowne dla mnie jest to, że dzięki tym wszystkim zajęciom poznałam, no i wciąż poznaję, wiele wspaniałych kobiet. Ogólnie jestem osobą, która bardzo lubi ludzi, dlatego praca z ludźmi, prowadzenie szkoleń sprawia mi niesamowitą przyjemność i satysfakcję. Z tego powodu lubię także łączyć ze sobą psychologię i komunikację, właśnie z usługami beauty. Piękno, interpretacja atrakcyjności, nasze wrażenia po wizycie w salonie, a także psychologia i budowa naszego mózgu. Wbrew pozorom, wszystko to ma ze sobą wiele wspólnego i każdy z tych elementów wzajemnie na siebie wpływa. Dlaczego korzystamy z salonów urody, czy tylko aby uzyskać efekt upiększający? Co sprawia, że wybieramy konkretne miejsce. Jakie punkty kontaktu z danym miejscem sprawiają, że czujemy satysfakcję? Jakie emocje towarzyszą nam podczas wizyty? A czym w ogóle jest komunikacja w kontekście tworzenia usług beauty? Otóż jest ono połączeniem obrazów oraz treści, jakie tworzymy w celu zainteresowania potencjalnego klienta, ze spełnieniem tej obietnicy, jaka była zawarta w przekazywanej treści. Komunikacją jest każdy element kontaktu naszego klienta lub potencjalnego klienta z naszą usługą, z naszą marką. To w jaki sposób rozmawiamy z naszym klientem, w jaki sposób wykonujemy usługę, jak się reklamujemy, jak nazywa się nasza firma lub jakie mamy logo, a nawet to, jakie emocje i uczucia wzbudza u klientki obecność w naszym salonie. Gdyby każda z nas miała w taki sam sposób zbudowany mózg, taka komunikacja by byłaby niewątpliwie o wiele prostsza, ponieważ jednak nasz mózg jest trójdzielny i w zależności od tego, która jego część jest dominująca, to każda z nas w inny sposób będzie interpretowała komunikację danego salonu lub marki. Elementy komunikacji, które na mnie zrobią wielkie wrażenie w salonie urody, być może u ciebie spowodują dyskomfort. Ale temat biostruktur mózgu jest tak obszernym tematem, że z pewnością nagram o tym osobny odcinek. Skąd u mnie w ogóle wziął się pomysł podcastów? W ciągu ostatnich lat mojej szkoleniowej działalności dostrzegam ciągły deficyt wiedzy z zakresu umiejętności miękkich w usłudze beauty, a przecież polega ona głównie na kontakcie z drugim człowiekiem. Na rynku, co prawda, jest ogromna ilość różnego rodzaju kursów, webinarów, warsztatów, lecz w dłuższej mierze skoncentrowanych wyłącznie na samej technice wykonywania stylizacji. Większość szkoleń dotycząca prowadzenia salonu urody dotyczy sposobów przyciągnięcia nowego klienta. I to oczywiście nie jest złe. Jednak stylizacja rzęs, jak większość zabiegów branży beauty, polega przede wszystkim na regularnych wizytach uzupełniających. A z całą pewnością dużo korzystniejsza jest praca z gronem stałych klientów niż ciągła walka o nowe osoby, co no, niewątpliwie jest o wiele trudniejsze. Dlaczego więc nie zadbać odpowiednio o swoje stałe panie lub panów? Oczywiście możemy mieć do czynienia z salonem, który działa na bardzo szeroką skalę, który mimo grona stałych klientów i tak ma potrzebę ciągłego poszukiwania nowych usługobiorców. Ale nawet w tym przypadku duża dbałość o utrzymanie stałych klientów sprawdzi się znakomicie, gdyż te osoby będą wizytówką danego miejsca. Kolejnym przypadkiem, z którym czasem się spotykam, jest ja to nazywam cyklicznym poszukiwaniem klienta. Już tłumaczę polega to na dbaniu wyłącznie o nowego klienta, zanim stanie się klientem stałym. W momencie regularnego umawiania się i przychodzenia klienta na wizyty, jakość oferowanej usługi spada. Gdy stali już klienci zaczynają odczuwać ten spadek jakości usługi, mniejszą dbałość o ich obsługę, no odchodzą, a salon ponownie zmuszony jest do pracy nad przyciągnięciem nowych osób. Są salony, które wciąż popełniają ten błąd i wpadają w swego rodzaju taki kołowrotek. Dostaję często wiadomości z pytaniami, a ich wspólnym mianownikiem natomiast jest zagadnienie odpowiedniej komunikacji z klientem oraz ogólnie komunikacja swojej działalności. I gdzie często tkwi problem? Otóż, bardzo często komunikacja w branży beauty, a szczególnie mogę podać na przykładzie stylizacji rzęs, wyróżnia się tak zwanym pędem za tłumem. Co tutaj mam na myśli? Chodzi mi o pewne takie triki marketingowe, które są wykorzystywa, wykorzystywane, moim zdaniem, w trochę niewłaściwy sposób. Przykładowo, kiedy kilka stylistek reklamuje się zdjęciem, trzymając w ręku pensety, potem wiele stylistek zaczyna komunikować swoją usługę używając takiego samego przekazu czyli również zdjęcia siebie z pensetami. Gdy kilka stylistek wybiera sobie kolor, który sygnuje ich markę, analogicznie wtedy większość zmienia szatę graficzną na swoich social mediach. Oczywiście wszelkie próby wyróżnienia się są jak najbardziej dobre, tylko należy zwrócić uwagę, że jeżeli przypuśćmy 200 stylistek z Polski, słucha jakiegoś jednego szkolenia z marketingu i każda z nich przełoży te rady w skali 1 do 1 na swoją działalność, no to wtedy wracamy do punktu wyjścia, ponieważ tak naprawdę nikt się nie wyróżnia w jakiś unikalny sposób, tylko wszystkie stylistki stosują ten sam powielający się marketingowy trik. Takie przełożenie w skali 1 do 1 przez listkę lub właścicielkę salonu urody, bez wcześniejszego odpowiedzenia sobie na pytanie, czy ja kieruję komunikację swojej działalności, czy tam swojej marki, do wszystkich kobiet, czy może do jakiegoś specyficznego typu klientek, a może również do panów. Bez tej wiedzy działamy trochę tak po omacku. Wtedy nasze próby komunikowania się często nie kończą się takim rezultatem, jakim byśmy chciały. Ale oczywiście sytuacja może być odwrotna nie zawsze stuprocentowe przełożenie na przykład moich osobistych działań na działalność stylistki, której klientkami są przypuśćmy tylko młode osoby, może się sprawdzić lub jeśli jako stylistka sama jesteś osobą taką chaotyczną, roztargnioną, spóźniasz się na wizytę lub czasem zapominasz o swojej klience, no to z pewnością mój sposób obsługi nie będzie dla Ciebie odpowiedni, ponieważ nawet mimo starań zabraknie tutaj systematyki, no i przede wszystkim autentyczności. Poza tym, jeżeli Twoje klientki stawiają bardziej na to, by usługa była szybka i w miarę tania, raczej nie docenią Twoich starań podwyższenia jakości. Sytuacja y, oczywiście może być jeszcze inna. Powiedzmy, że jesteś osobą, która uwielbia solidność i chciałaby świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie dla klientek, które y, tego poszukują, które to docenią. No, ale Twoja dotychczasowa komunikacja do potencjalnych klientek nie była z góry przemyślana. Przez co teraz czujesz frustrację, ponieważ większość osób korzystających z Twoich usług to panie, które dla przykładu przychodzą i mówią, a zrobi mi pani szybko, bo się spieszę. Lub panie powiedzmy niezbyt lojalne, czyli takie, które poszukują usługi zawsze tańszej, lub też takie, które często dowołują wizyty. Gdy dopiero zaczynamy swoją działalność, otwieramy swój salon, jest to oczywiście naturalne, ponieważ na początku staramy się o każdego klienta, który chce przyjść do osoby początkującej. Natomiast, w miarę możliwości, najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsza weryfikacja tego, z jakim klientem chcemy pracować, aby było nam po prostu łatwiej. Dlatego, jeżeli w takim przypadku Chciałabyś zmienić typ obsługiwanego klienta, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteś gotowa przetrwać ten okres, tak transformacji. Czyli podwyższając standard swoich usług, komunikujesz się z potencjalnymi nowymi klientkami, licząc się z tym, no, że niestety dotychczasowe panie mogą odejść. Do takiej transformacji potrzebna jest na pewno cierpliwość oraz systematyka, aż do momentu, gdy Twój kalendarz wypełni się takimi klientkami, z którymi Ty chcesz pracować, z którymi najlepiej się czujesz, takie, które docenią Twoją wysoką wartość. Dlatego podstawą prawdziwego wyróżnienia się jest w głównej mierze taka samoświadomość, kiedy znamy swoje słabe i mocne strony, kiedy wiemy, jaki rodzaj komunikacji współgra z naszą osobowością, no, aby była ona przede wszystkim autentyczna. Co jeszcze jest ważne, poznanie potrzeb naszego klienta to jest kolejny istotny krok, ponieważ wbrew powszechnej opinii, naszych klientek lub także potencjalny klientek nie bardzo interesuje, czy mamy 10 zdjęć z pucharami z mistrzostw, czy też 10 tysięcy followersów na Instagramie, to nasze klientki są gwiazdami i to one będąc u nas chcą czuć się wyjątkowo. No i właśnie temat troski o klienta oraz temat komunikacji z nim będę bardzo często poruszała w moich kolejnych podcastach również wiele będzie zagadnień dotyczących piękna, emocji, kobiecości samej branży beauty także wszystkie te elementy w kontekście biznesu będę chciała zapraszać również bardzo ciekawe gości także w tym odcinku tym pierwszym, takim wprowadzającym odcinku myślę, że to na tyle w razie pytań jestem dostępna oczywiście na facebooku oraz na instagramie w kolejnym odcinku natomiast poruszę temat związany tak bardzo z branżą beauty czyli czego oczekują nasze klientki? Co sprawia, że my, kobiety, wybieramy konkretny salon urody? Kiedy czujemy się usatysfakcjonowane z usługi? Jaka komunikacja do nas trafia? Chciałabym również opowiedzieć, dlaczego budowa naszego mózgu ma tak wielkie znaczenie w kontekście odbioru konkretnej komunikacji. I dlaczego jedna kobieta będzie zachwycona danym salonem czy usługą, a druga wręcz przeciwnie. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku.